A ja wciąż mam nadzieję, że przejdę tryb normalny. USA, you were born to rain, so come on! Tak, dzień pierwszy i oczywiście nie mamy radia, nie mamy poradnika skauta i nie mamy maski i nie mamy latarki, jesteśmy w dupie. Ale mam jedzenie, mam picie, nie jest źle. Więc, drodzy państwo, lecimy z tym koksem. Dobra, pierwsze 4 dni lecimy, nie zatrzymujemy się. Ja tak nie przejdę, spadnę. Chcę to chociaż jedną osobą przejść, okej? Dzień drugi też. Aha, to nie wiem co to sam chodziło, ale i tak nic z takich rzeczy nie mieliśmy. Może jakaś powódź, pożar, nie wiem, cokolwiek, a... Tak więc... Uratowaliśmy wszystko, bo nie mamy nic. Dzień trzeci lecimy też. Nie, spadaj. No już będą mi radioaktywne karaluchy biegać po tym. Jak nie pies panki, to radioaktywne karaluchy nigdy nie jesteśmy sami, ależ oczywiście! Jej! Okej, okay. Dzień czwarty, czyli na pewno chce im się pić. Nadą 60 Second Cigar, bo gram to tylko z wami. Ale jeszcze wiem co i jak. Dzień czwarty na pewno chce im się pić. W naszym miasteczku wciąż panuje spora emisja. Możemy nabyć się choroby, ale... Mamy apteczkę, więc możemy kogoś uzdrowić tą apteczką i możemy kogoś wysłać. Tylko pytanie teraz, tak myślę, kogo wysłać? Tim i Mary Jane boję się, że gówno mi przyniosą. W sumie rzadko kiedy Dolores wypuszczam, więc dobra, niech Dolores jutro wyjdzie. Dobra, mogę im sobie jeść dać trochę. Jedna puszka to mnie tam nie zbawi, bo nie jedzą i tak w sumie już dosyć rzadko. Dali nam mapę! Okej, okay, to już coś mamy. Nieźle, opłacało się. Dzień piąty, dobra, nic nikt nie dostanie, a ty, Dolores, idź na wyprawę. Okej, okay, zobaczymy jak to wyjdzie. Zawsze mogę ją uzdrowić, więc nieźle. Albo może wcale nie wrócić chora, bo nie wiem, może rudych choroby się nie łapią. Jest takie prawdopodobieństwo, możemy mieć nadzieję. Dobra, teraz sprawdźmy co chcecie. Chce coś jeść? Nie. Dobra, nasza. To jest pierwszy dzień bez Dolores. Muszę sobie policzyć, ile ich dni tak mniej więcej nie ma. Dalej nic nie widzę. Pewnie nie głód. Dobra, ale głodni nie jesteście wszyscy, więc nie dostaniecie. Dzień ósmy. Nie wiem, strzelaj do nich jak chcesz. Dobra, wystrzelałeś i nie zepsułeś strzelby, gratuluję. Dzień ósmy, na pewno jesteście odwodnieni i jesteście głodni. To wszyscy dostaną jeść i pić. No, miałam 3 puszki. Dobra, świetnie, nie mam radia, ale może Dolores ją przyniesie. Mam brudny ekran. Znaczy widzę tu jakąś planę. Na moim ekranie, to tak nad tą apteczką, mam planę. Następnie mam ekran, musiałam dotknąć. Nieważne, to nie jest istotne. Mamy apokalipsę, przejmujmy się poważniejszymi rzeczami. Nie dam wam apteczki, bo Dolores może się przydać, o ile w ogóle wróci. Ja mam liczyć ile dni. 7, 8, 9, 10. Chyba było, 3 dni na razie. Znaczy... 4 już dni, chyba jej nie ma. No, dobra, nieważne, nie umiem liczyć. Wszyscy są zmęczeni, Timmy trzyma się dobrze. Nic się nikomu nie chce. Tak się zmęczyli, że aż im się jeść odechciało. Jest okej! Okay. Kolejny dzień. Wraca Dolores. Chora i... Przyniosła jedną puszkę. Przezajebiś. A idź w cholerę. Chcę to wygrać. Dobra, damy mu tą amunicję. Może nam da radio niechcący? Nie dał nam radio, ale chyba dał nam kolejną puszkę.
Tak, dobra, czyli jedzenia mam od cholery, potrzebujemy wody. Wygłodzenie, odwodnienie, odwodnienie. Czyli wszyscy chcą... Dobra, dam... Wszyscy chcą pić oprócz ciebie i ty jesteś głodna. A co z resztą? Dobra, reszta na razie nie zostanie. Timmy, idź na ekspedycję. Najwyżej umrzesz. Wolę uratować jedną osobę, niż nie przejść tego wcale. Dlatego teraz... Nie, lecimy po bandzie. Wszyscy są głodni i ty jesteś jeszcze odwodniona. Ty dostaniesz pić. I wszyscy mogą dostać jeść, bo akurat z tym nie mam problemu. Fajnie jakby ty mi poprzenosił faktycznie trochę tych rzeczy. Poradnik skauta jakby był, to można by było zrobić apteczkę, no nie? Jakby był. Ale go nie ma, oczywiście, bo po co? Jakieś rozwalę coś przez tą grę, naprawdę. Okej, okay, porozmawiajmy z Mary Jane, aczkolwiek Mary Jane widzę, że wydobrzała, wypoczęła, jest szczęśliwa i cudownie się czuje. Tak więc mi się trochę może i rymuje. Nie. Ani trochę. Nieważne, odbijemy. Zawsze jakby odpalam tą grę, to mi się... Nie no, zupę mam dużo, spadaj. Nie chcę ich przegrać, jakbym miała bóg wie ile, to tak... Timmy wrócił. Wrócił chory i wrócił z latarką. Tylko latarką. No trochę kiepsko to wam powiem. Wygłodzenie, choroba. Dobra, dostaniesz jeść, a na ekspedycję teraz wyjdzie... A nie, dobra. Nie, na razie nie, może niech oni odpoczną. Ale nie mam wody. I przynoszą jakieś takie badziewia? Czemu Mary Jane nie może odwodnienie, odwodnienie, odwodnienie? Bo wy jesteście odwodnieni, ty jesteś głodny stąd też, ale teraz to mam mały problem. Odwodnienie, odwodnienie, odwodnienie? Dobrze? I ty jesteś głodny i ona jest głodna, czyli rudzielce dostają jeszcze jeść. I tak mi się myślę, że Mary Jane mogłaby pójść. Okej, okay, super. Oddaję karty i chcę wodę. Jest. Dobrze. Jest dobrze. Wstaliśmy wodę za karty. Czyli już mamy półtorej butelki. Coś tam odrobiliśmy straty. Okej, okay, dobra. Coś ktoś chce. Good, good. Mary Jane nic nie chce. Ty jesteś odwodniony, to dostaniesz pić i jeść, bo jesteś chory w sumie. Mary Jane idzie na ekspedycję. Też najwyżej zachoruje. Dorośli muszą przeżyć, to jest najważniejsze, bo jak dorośli nie przeżyją, to automatycznie jest koniec gry. Mhm. Ted jest głodny. I to chyba troszkę od dłuższego czasu, więc dam mu puszkę. Nie mam radia, nie mogę się skontaktować z wojskiem. Radio Maria też nie posłuchałam. Dobrze, więc nic się nie dzieje. Nikt nie jest głodny, wszystkim przeszło, wszyscy są szczęśliwi jak cholera. Lecimy dalej. Dalej nie mogę się skontaktować z Wiki, bo nie mam radia. Nieważne. Smutne. Odwodnienie, głód, odwodnienie. Dobra, wy jesteście odwodnieni. Muszę się napić. No chyba zdeczka głos radzę. Nie mam poradnika skauta i nawet nie wiem na co miałby niby być mi potrzebny. Mary Jane wróciła chora i z radiem, a Ted gada do skarpetki! Zaraz pójdę po prostu po skarpetkę, nie? Też chcę taką. Ale Dolores czuje się dobrze. Jest okej. Okay. Szkoda, że nie mamy maski. Dobra, nieważne. I mam 3 butelki wody i mamy radio. Jest dobrze. Gdyby tylko Ted nie chciał gadać ze skarpetką. Tim jest odwodniony. Tim jest odwodniony. Dolores jest głodna i Mary Jane też jest głodna i w sumie nawet mogę wam dać jeść. Ale na tym się kończy. Dzień dziecka, nikt nigdzie nie, Ted jest rzeźki. No właśnie widzę. Aż zaczął gadać ze skarpetką. Okej, okay. Mamy radio. Teraz wypadałoby tylko, żeby z niego chcieli skorzystać. Kliknę sobie na mapy, żeby było fajnie. Okej. Ktoś coś chce?
W sumie jakoś bardzo niezbyt, więc lecimy dalej. A dawajcie, nigdy tu nikogo nie kliknęłam, zawsze to przelatywałam, żeby nikt jednak nie wychodził. Ale... Te to może się okazać wtedy ranny. Ale i tak gada ze skarpetką, ale może wyzdrowieć. Leci! Co mnie to? Ja już przejdę to samą Dolores. Co się stało? Trzy puszki zupy! Brawo ja! Brawo ja! Oklaski, łapki dla mnie. Znaczy... Klaskać nie musicie, bo tak, nie wiem, ktoś tak z tyłu stało, wy klaszczecie do monitora, tak może pomyśleć, że jesteście pieprznięci, ale możecie za to zostawić łapki w górę. Tak, za to, że podjęłam dobrą decyzję i uratuję chociaż jedną osobę z tego całego towarzystwa. Czyli Gut, mogę was nakarmić i mogę ci dać pić. Ty Gut i ty odwodnienie. Dobrze poszło? Tak jest. Tak jest. Nie idźcie, gdzie mam radio. Dobra, w końcu możemy odpalić radio. Emikamy spędzi. Nic się nie dzieje. Nie mam pchał. Jeszcze. Mhm. Odwodnienie. Dolores jest odwodniona. Dodamy ci pić. Jedzenie mam od cholery, więc w sumie... Ted jest głodny i... Timmy jest głodny. Ty jest głodna. Nikt nigdzie nie idzie. Dobra, na razie też nie. Tylko nie zepsujcie tego radia, błagam. Błagam. Łapki w górę nie zepsuli. Okej, lecimy dalej. Odwodnienie u Teda i u Timiego zostało zdiagnozowane. Ustaniecie pić. I nigdzie nie idziecie. Ale... Nie wiem. Kliknęłam na latarkę. Idziemy z latarką. Oła, nie wiem jak usiąść. Nogi mnie już bolą. Poszliśmy z latarką, co się zadziało? I to się zadziało, że już trzy osoby są chore, a ten dalej gada skarpetki. Jest okej. Okay. Ty jednak mogłam wziąć siekiery. To był głupi pomysł. Nigdy nie pamiętam, to jest jedno tak, że lepiej brać latarkę, a raz jest, że lepiej brać siekierę. O! Chyba co jest to chyba? I chyba jak są drzwi, że znajdują w ścianie drzwi, to tam lepiej latarkę, a... Tu lepiej siekierę. Nie wiem, no nigdy nie mogę tego zapamiętać. Ktoś coś chciał? Nie. Przy tego, że Ted gadał w skarpet. Dobra, walcz to. Może się znaleźć jakiś poradnik skauta niechcący, to wtedy sobie... Tańczący Karalu! Tańcz! Nie chcę tańczyć. Głód. Odwodnienie. Ty jesteś głodna, ty jesteś odwodniona. Odwodniona, głodna. Tak dokładnie to było? Tak? Tak. Nikt nigdzie nie idzie, bo jesteście wszyscy chory pani. Czy mogłabym sobie Dolores wysłać, bo skoro i tak jest... zraniona, to albo nie wróci, albo jednak zadzieje się coś cudownego. Więc spróbujemy. W ogóle tak strasznie chcieli ciągle tego radia, a teraz gówno mi to radio widzę daje. Dobra, przewiniemy sobie tutaj. Odwodnienie. Na tym się kończy, czyli mogę dać ci pić. I idziesz na wyprawę. Nie wiem jak to się skończy, ale... Skoro i tak potrzebuję apteczki, a w sumie nic nie widzę. Timmy! Umarł. Chyba. Trochę. Aha, wyszedł, poszedł. No, to w dupie.
Dobra, i... Aha, Tess przerobił mapę na papier toaletowy. Siedź z wariatem w jednym bunkrze. Świetlana przyszłość. Błód odwodnienia. Dobra. Że jak? Błód odwodnienia, chyba w tą stronę. Błód odwodnienia. Dobra. A, to pańki. No, żebym posiedzieć latarką w sumie. Może niechcący też będę mogła go przygarnąć. Wtedy jest nadzieja, że to się nawet uda. Ale i tak nie mam teczki w razie czego. Bo jest czasami... Nie wiem, czy właśnie to jest zawsze? Też nie pamiętam. Czy tylko czasami, że panki potrzebuje apteczki, a jej nie mam, więc... Więc... good. Dobra, ty dostaniesz coś do jedzenia. Nie. Akurat jak zniszczyła się mapa, to nie chcą tej mapy. Kto wymyślił tak głupią grę? Nie mam pytań. Po prostu. Odwodnienie. Masz. Nie. Tej grze mówię nie. Przestaję ją nagrywać. Pierdziele to. I tak już nie łapkujecie. Macie mnie w dupie. Tak się czuję czasami. Jest mi smutno. Tak. Tak! Dolores nie wróci? Zepsują pewnie radio teraz. Brawo, wiedziałam, że tak będzie. Nie dawać im dostrajania. A już klikam, co popadnie, bo... Już na starcie wiedziałam, że te... Że to się źle skończy. Strzelaj do nich. Ostatnio to dobrze wyszło w sumie. I nie zepsułeś strzelby, jest już jakaś... W sumie nadzieja. Dolores już nie wróci, coś tak czuję. Za długo jej nie ma. Cie. Co robimy? A masz, pani. Co mi zależy i tak przegram? Mary Jane poszła w świat, czyli już nawet nie możemy wyjść. Czyli siedzimy tutaj z... panem skarpetką. Nie jesteśmy sami, mamy pana skarpetkę, tak? Ted nie jest ranny? No proszę. Najwyżej nas obrabują! Okej. Ale co z tego, jak kończy mi się woda? To raz. A dwa, jestem tylko z Tedem, z zepsutym radiem. Nie mam poradnika skauta, żeby to radio naprawić. Nie mam maski, a nawet jakbym miała, to nie mogę wyjść, bo obrabują mi bunkier. I tak poza tym Ted gada do skarpetki! Nie. Nie przejdę tego. Czy jakbym chciała naprawdę to przejść, to bym chyba nagrała milion odcinków. Musiałabym nagrywać codziennie, nie wiem. Oczywiście, jeśli będziecie chcieć, wiecie co robić. 10 łapek w górę, bo ostatnio powiedziałam 15. Dawałam 10, było okej, dałam 15 i nagle jest problem. Nie wiem, o co z tym chodzi. W pierwszym razie 10 łapek w górę i nagram kolejny odcinek. Ale wybaczcie, że ostatnio naprawdę tych odcinków na moim... W ogóle czegokolwiek na moim kanale jest tak mało. Ale po pierwsze...
Mam chorego szczura, z którym muszę się udać do weterynarza i w ogóle i w szczególe, i to są takie drobne problemy z tym wszystkim. Po drugie, chcę się zająć... Siekieram go. Po drugie, chcę się zająć streamowaniem i do tego potrzebuję załatwić sobie normalny internet, bo ten internet, co mam teraz, jest do przesyłania filmików genialny. Ze względu na to, że no, filmik, który ma prawie 3 giga, który się przesyła w niecałe 20 minut, jest fajne. Ale nie zmienia to faktu, że ten gówniany internet ma coś takiego jak limit. W związku z tym do streamowania niestety coś takiego się już nie nadaje. Więc muszę sobie załatwić normalny internet. Bez poradnika skauta jesteś w stanie zrobić... Czemu się wydawało cały czas, że poradnik skauta jest potrzebny do tego? To ty możesz też bez poradnika skauta... Nie, bez poradnika skauta chyba nie naprawi tego. Ale teraz żeście wpadli na to, tak? Jakby mi się rodzina posypała. W dupę mnie posałuje. No. I tak to mniej więcej w ogóle do tego. A, jeszcze w międzyczasie było strasznie gorąco, a jak jest gorąco, to ja boję się odpalać jakiekolwiek gry na komputerze, bo... Co robi mój komputer? Proponuje mi tosty! Dokładnie tak. W związku z tym... Nie! Nie. I tak to się właśnie zadziało. Dobra, weźmy siekierę, bo jak zacznę strzelać, pewnie ucieknie. I pewnie i tak już uciekł. Okej, mamy sporo wody, mamy jedzenie i będziemy tu siedzieć do... 300. dnia i stąd... No i tu chyba trzeba użyć latarki. Nic się nie stało. No ale nic się nam też nie stało. No ale dobra, w każdym razie nie możemy wyjść z bunkra, więc... Bajer polega na tym, nie mam też rady, żeby się skontaktować z wojskiem i... A nawet jeśli się z nim skontaktujemy, to i tak nie możemy zrobić tego, co oni chcą. W związku z tym... Dojdziemy do 300. dnia i skończą mu się w końcu zapasy. Tyle będzie z całej gry. Więc już możesz, drogi widzu, skończyć oglądać albo przewinąć na sam koniec i zobaczyć, co się zadziało ciekawego. To może być, co się skończyć dobrze, a może się skończyć źle, ale w sumie mam tyle puszek, że jest mi to zbędne, żeby tam zaglądać. Ale mam apteczkę, dobra, przecież w sumie. Jakby co mogę tego ogarnąć. Nie, nie jest ranny. I znalazł puszkę. Nie no. Rozgrywka cudowna, szkoda tylko, że nie mam kim grać. Szkoda, że pan Skarpetka nie liczy się jako dodatkowy członek rodziny. To mogłoby wiele zmienić. A, ratujemy pankiego. Sami tam. Chociaż będziemy mieć kogoś ciekawszego niż pana Skarpetka. Mogę. Jezu, jak ja to lubię. Dobra. O, Ted przestał gadać. Widzicie? Ted zamienił pana Skarpetka na psa. W ogóle jest taki achievement, że można ogolić Teda siekierą. Ja chcę zrobić ten achievement. Może się uda. Skoro mamy tyle żarcia i tego wszystkiego, to może będę w stanie ogolić Teda siekierą. Dobra, lecimy dalej. Nie wyjdziemy z tego bunkra, to już jest pewne, nie? Ale chcę ogolić Teda siekierą. Ted znowu zaczął do skarpetki gadać. Panki mu nie wystarcza. Ty chory po rypie. To jest nienormalne. A, teraz będą jeszcze Panki i Karaluch, Ted z gadającą skarpetką. Aha! Szkoda, że pan skarpetka nie wydaje dźwięku, ale on zja... On amcia palca. Także ten. Też sobie wezmę zaraz skarpetkę, też będę z nią rozmawiać. Nie będę gadać z psem. Po co mam gadać z psem, skoro mogę pogadać ze skarpetką? Wezmę sobie szczura! O, będę gadać ze szczurem.
Też chcę mieć przyjaciela. Przytuli mnie któryś? No, no już szczurów nawet nie widać. A masz tą wodę, Boże, stać mi. Dał nam maskę! Super, dzięki! Panki, ubieraj maskę i leć! Ja mam pytań, nie? Co mi po tej masce, skoro nie mogę wyjść na zewnątrz? Z siekierą. A, świetnie. Ted będzie ranny. Nie? Nie, w sumie. To nie jest. I nie zepsuliśmy siekiery, jest okej, bo ja chcę ogolić Teda! No proszę, już ma taki zaraz, że mogę go ogolić, no! No to nie. Mam focha. Daję! Strzelbą cię dobrze idzie z tymi karaluchami! I nie zepsułeś strzelby. Jaka nowość. Fajnie. Okej. Okay. Nie pamiętam. Raz tylko wtedy miałam pankiego, ale nie pamiętam co klikałam. Nigdzie nie idziesz. Nie wiem o co chodzi. Ale pewnie znowu będą tańczące karaluchy. Jej! Familia wróciła do normy. Masz pić. A jeszcze pająki! Fajnie jakby jeszcze się pająk pokazał, naprawdę. Ja chcę pająka. Nie ma? Ej. A nie ma... pająka tańczącego breakdance'a? Tu lipa trochę. Chcesz coś, Ted? Nie, to masz skarpetkę, masz wszystko w typie. Nie masz już na co zepsuć. Może, nie wiem, rzucisz się na maskę, będziesz z nią gadał i ją popsujesz. Bierz siekierę! Damy im popalić. Karaluch do boju. I ją... Ted jest głodny. No masz! Wstać mi. Nie jemy grzybów. Aż tak zdesperowana nie jestem. Poza tym Ted ma skarpetkę, więc... A, to jeszcze zaczął karaluchy karmić tym. A nie ma sprawy, czyli jednak zaprzyjaźnił się z karaluchem, zaprzyjaźnił się z skarpetką, nie wiem tylko dlaczego ma coś do pankiego. Nie chce się zadawać z psem. Jej! Zabijam znowu karaluchy, one i tak wrócą w następnym dniu. Jest okej. Okay. Najpierw go dokarmiasz, potem go zabijesz. Ja nie wiem te, co z tobą jest nie tak. Skarpetka źle ci, kurczę, widzę, podpowiada. Właśnie! Pan skarpetka jest, krwiożerczym, bezlitosnym kawałkiem wełny i chce zawładnąć nad światem i namawia Teda do złych rzeczy. Good idea. A, znowu będziemy się bronić siekierą. Ted oczywiście nie jest ranny, on ma całą ekipę, która mu pomaga, ja chcę ogolić Teda. Chyba, że Teda musi ktoś ogolić i nie mogę tego zrobić, jak nie ma nikogo. Tak lipa trochę. No, idź! A Ted i tak cię ma w dupie, panki, sorry. Jezus! Mam Facebooka odpalonego! Nie! Panki coś przyniósł? Do mnie pisze na fejsie. Myślałam, że ja tylko YouTube'a odpaliłam. Nie wiedziałam, że fejsa też.
Sorry za dźwięki, ale nie będę drag gry minimalizować, żeby ten... wyłączyć face'a. Dobra, ten nic nie chce. Karaluchy nie chcą do nas wrócić. Który to już dzień? 60? Pierwszy! Jej! Dojdę do 69 i wyłączam grę. Okej, okay, lecimy dalej. No i tak nam się w końcu zapasy skończą, nie? I znowu bandyci, i znowu bronimy się siekierą, nie? No to jestem w takiej dupie, że już nawet autorzy nie przewidzieli czegoś takiego i w kółko powtarzają się te same sytuacje. Tak, tak to mniej więcej wygląda. No, tu są, Karaluch breakdance'a będzie tańczył. Tak, oczywiście. Nawet dwa? Tak dokładnie? Dobra, ty nic nie chcesz. Cóż za fascynująca rozgrywka. Dobra, już nie będę. Jakiś nowy napis, ale wciąż chodzi o to samo, więc lecił na nich z siekierą. Nic się nie zmieniło. Najwyżej nam coś zabiorą. W sumie nie chcę mi się przeciągać tej gry, więc... niech będzie. Zabiorą nam pewnie połowę magazynu. Patrzcie, teraz wszystko zginie. Mamy radio. Okej. Okay. Mamy radio. Ale co z tego? Nie mamy mapy. Badum. Dokładnie, kuźma. Nie! Nie wierzę w tą grę. Gdzie się rzucasz? Głodna jestem. Ej, bardzo się obrazicie, jak zjem sobie tego. No takie owce sobie zjeść. Sorry. Mogę? Głodna jestem, rano się jadłam. A wstałam o dziwo w czasie, bo dzwoniła do mnie babka z salonu tatu... tatu... salonu? Tatu! Dobra, no, weźmy to w tę stronę. O tatuażu, no. Że mam... na kiedy mam termin tatuażu? O, tak jakoś. I mnie obudziła, już stwierdziłam, że nie będę szła spać, tylko będę nagrywać. Zostaw, przestań, bo za to klikam cały czas. No, drona nic jadłam, tylko siedzę i nagrywam. Mhm. Mhm, siekiera. Głód. Mhm, jak jestem głodna. A, pograj sobie. Boże, pograj sobie. Dzień 69, jest okej. Okay. Mhm, zabij karaluchy. Zaraz zaatakują nam bunkier. A potem karaluchy wrócą. Mniej więcej, i potem znowu będzie samo. Mhm. Nie moglibyście chcieć, nie wiem, latarki? Żebym wyrzuciła broń? Cokolwiek? Nie, chcecie pieprzoną mapę. A mi się ta czekolada roztapia na palce. Pozdrawiam. Mhm. Czy chciałeś?
Ty stwierdził, że ma to w dupie? I wyszedł. Mówiłam, że skarpeta mu coś podpowiada! Okrutna podsynka! Mówiłam, że ta podsynka... Wiedziałam, że skarpeta jest zły. Pan skarpeta miał swoją mroczną stronę. On chciał zawładnąć nad światem. Opanował mózg Teda. I poszedł w piździec. I teraz będą siać zamęt i zniszczenie. Tak było. A ja wam bardzo dziękuję. No. Mhm. Gratuluję każdemu, kto wytrzymał do końca, patrząc na to, że oprócz mojego pierniczenia głupot nic się nie działo. I znowu przegraliśmy. Ja przegrałam. Nieważne, oni przegrali. Są beznadziejni. W każdym razie? Gra? Zostawiajcie łapki w górę. 10 łapek, kolejny odcinek, którym dostaję na łeb i w ogóle. Tak dokładnie będzie. Pa, pa. Ała! Pa, pa.